Jest z nami nasz gość, czyli SKKF. Dzień dobry. Porozmawiamy trochę o najnowszych tytułach. Powiedz mi, na jaką grę czekasz teraz najbardziej? No, w sumie teraz to już na żadną, bo mamy ósmy, czyli na Division w sumie. Tak, grałem w betę i wrócę do domu, mam nadzieję, że sobie pogram. Także chyba na to. Dobra, tutaj na przykład mamy pieniądze, które będzie można wygrać w konkursie. Powiedz mi, jakbyś miał tak dużo pieniędzy, The Division dolarsów, to co byś z tymi dolarsami zrobił? Powiedzmy, że jest tu $1000, tak? Pierwsza rzecz z głowy, $1000. Kupimy sobie jakąś dobrą broń i dużo amunicji i kanapek z kurczakiem, żeby nie zgłodnieć. No rozumiem. Albo konserwy, to by było chyba lepsze, nie? Ale to musiałbyś mieć też otwieracz, a ja nie wiem, czy otwieracz. W ogóle chyba... Prawdziwy facet powinien mieć przy sobie nóż, a nożem otworzysz wszystko. Chyba tutaj wśród nagród jest coś takiego. O, to jest... Nie, to jest otwieracz do konserw? To jest otwieracz do piwa. Z liniką. Przecież wiadomo, że piwo jest bardzo potrzebne. Jest też... Nie, to jest ten, to jest krzesiwo. Potrzymaj. Zepsuję, już tak. Zepsułeś. Albo to tak działa. Ale to teraz kto wygra to, będzie miał autentycznie używany to przez SKKF-a gadżet. No mam nadzieję, że no nie popsuj tak do końca. Albo to z tego leci iskra. Aha, chyba. To trzeba... Nie, bo tam jest takie jedno... A to tak, to jedno to... miejsce. Zaraz będziemy mieć dobra, prawdziwy, nie prawdziwy primalowy ogień. Nagrywałeś ostatnio fanowski filmik z Adbusterem i Abstrahuję. Zgadza się. Opowiedz nam o wrażeniach z planu, z produkcji, co tam się fajnego działo. No co, działo się dużo fajnych rzeczy, bo nie wiem, czy widzieliście ten filmik, ale pewnie widzieliście, bo go wrzucałem niedawno na swojego fanpage'a. Wyobraźcie sobie taki opuszczony klimat, jakaś cementownia to chyba była, masa jakiejś tynku na podłodze, jakichś połamanych krzeseł i generalnie w takim klimacie nagrywaliśmy zajawkę tego Division, taką powiedzmy fanowską. No i cóż, taki to klimat trochę postapokaliptyczny, ale w granicach Warszawy. Całkiem fajna sprawa. Niestety nie udało mi się przyjechać na Tyrolce, po której jechał sobie Adbuster, ale też było fajnie. Prawie wybuchła na mnie opona, tak swoją drogą. O, czyli coś jednak... No, podpaliliśmy samochód, który nie miał wypompowanych opon. Jedna wybuchła. No. I nagraliście to? No, ja nie nagrywałem, ale stałem obok niej, więc było fajnie. Chociaż ona wybuchła akurat w momencie, kiedy Adbuster przychodził i był nagrywany, więc bardzo możliwe, że to jest nagrane, ale nie wiem, czy zostało użyte w tym filmie. Chyba nie. Ciekawe, co na to ubezpieczalnia. No nie wiem, ale potem przyjechała straż pożarna, więc my się generalnie po cichu zwinęliśmy w tym momencie. Okej. Dobra, w takim razie wydaje mi się, że zaraz będziemy grać w grę. Dobrze, chyba musimy dojść tutaj. Tutaj mam jakąś fajną misję. Możemy jest napisane misja, więc to może być to. Jacyś zmarznięci ludzie dookoła. Cześć! Teraz jesteśmy już zdekontaminowani. Jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Użyj emotki. To musimy wszystkie przypisać. Emotki są świetne. Uwaga. Nie. Talk to the hand. O! Rozgrzeweczka. Może słuchajcie, rozgrzewka. Ja bym w ogóle sobie poszedł do Dark Zone'a, tylko z takim levelem chyba w ogóle nie wypada. Więc wypadałoby poekspić sobie trochę. Halo, halo, czat. Strzel, po prostu strzelam na testu. O nie, jakaś biedna pani uciekła. Czy on się czołga w śniegu? Chyba go bardzo zmęczyłeś, bo przed chwilą klęczał, a teraz już leży. Przejdziemy sobie pierwszą misję, więc jak w Division jeszcze nie graliście, to będziecie mieli przykład, jak to i wejdźmy sobie tutaj do bazy operacyjnej, zobaczymy, co nas czeka w środku. Mamy nawet wielki, pulsujący, pomarańczowy wykrzyknik, więc chyba idę w dobre miejsce. Ukończ misję kostnica w metrze. Zróbmy to. Nie, dla mnie brzmi całkiem fajnie. Misja kostnica w metrze. Nie wiem, kto robi kostnicę w metrze, ale okej. A tutaj co z niego wypadło? Zwykła kurtka, no też fajnie. Myślałem, że będą rękawiczki, ale niestety nie. Możemy się tutaj przyjrzeć, co nam z niego wypadło. Duszek Sparrow pyta, czy jak ci się gra i czy będą odcinki z tego na kanale. Grałem póki co w betę, teraz w tą pełną wersję gramy, nie wiem ile, z 10-20 minut.
więc ciężko jeszcze powiedzieć, bo dopiero wchodzimy w pierwszą misję. Czy będę grał? Na pewno będę grał, bo już generalnie mam ekipę, z którą będziemy sobie tutaj latać i sobie strzelać. Czy będą odcinki? No, pierwszy odcinek się pojawił. Pierwszy odcinek się pojawił już na kanale SKKF2, więc możesz sobie zobaczyć. Tam jest taki, powiedzmy, surowy gameplay. No co, robimy coś, tak stoimy. To sobie założę. Albo nie założę. Chociaż celownik holograficzny w sumie. W każdym razie, surowy taki gameplay tam chyba trwa 30-40 minut, gdzie sobie wraz z ekipą w becie poszliśmy na Dark Zone, więc to już jest do obejrzenia. A czy jakieś odcinki na głównym kanale się pojawią? Nie wiem, ale prawdopodobnie tak, bo gra się zapowiada całkiem fajnie. Jak dzisiaj sobie jeszcze wrócę do domu, to pewnie też sobie pogram. Także myślę, że możecie się ich generalnie spodziewać. Pytają jeszcze, czy będziesz grał w Primala. No kurczę, no przyszliście tutaj, nie wiecie, że odcinki już są na kanale. Dobra, spoko. Chodźmy zrobić misję Kosnica w metrze. To pani ma 58 lat. Naprawdę? No skoro no happy tak napisał, to myślę, że to musi być prawda. Słuchaj, dobiegamy właśnie do metra. Zbadaj kostnicę w metrze. No jestem... Oho, mamy tutaj jakiś tych kolegów z, zdaje się, miotaczem ognia. Czy mam miotacz ognia? Tak, on ma miotacz ognia. Ale już nie żyje. A to jest kolejny. Może ja się schowam? A temu co się dzieje? Boże, jakieś drgawki wpadły. O, przez to. Tutaj na dole w ogóle coś bardzo złego się dzieje. Trochę wygląda to jak taki Mordor, gdzie tam Bilbo Baggins rzucał pierścień czy coś takiego. Bo tu jest kostnica w metrze i piekło w parkingu. Takie nawiązanie to jest? Do The Lord of the Rings. Piekło na budowie. Oho, dzień dobry. Czy SKKF oglądasz Blok Ekipę? Powiem szczerze, nie. Ale widziałem, że mieli coś wspólnego z Far Cry'em Primalem, chyba tak mi się wydaje, że tam jakiś spot robili. Tak, robili stream. To fragment. Czy robili własny gameplay. Boże, 600 lat już masz. Ale znalazłem jakiś zielony przedmiot. Kabura rekruta. Cudownie, właśnie o tym marzyłem. Także słuchajcie, otwieramy sobie ekwipunek i kabura rekruta, cudownie. Kurczę, powiem wam, że w porównaniu do bety, te misje, które teraz mamy, się wydają nieco ciekawsze, bo w becie mieliśmy przynajmniej tej pierwszej tylko jedną misję udostępnioną, którą przeszedłem zresztą 5 razy, żeby sobie poziom wbić. A tutaj rzeczywiście przedzieramy się jakimiś tunelami przez metro. No nie wiem, czy metro tak. Czasem mam w ogóle takie dziwne sny, że sobie jadę metrem, no tak, które tak, nie ma ścian, czaisz? I właśnie takimi tunelami się jedzie. Ale to jak możesz jechać tunelami, jak nie ma ścian? No metro nie ma ścian, jest ta sama podłoga z kołami, to podwozie. I potem mi się śni jakiś członek mojej rodziny, na przykład ojciec czy siostra, że wyskakują z tego metra i umierają, a ja jadę tymi tunelami i potem zaczynam uciekać. I to wygląda właśnie tak jak w tej grze i to mi się często śni. O Boże. Bo chyba jesteśmy jednak w metrze. Bo to jest ta chyba kostnica. Tylko, kto robi kostnicę w metrze? Dobra, cel zrealizowany, wyczyściliśmy czyścicieli, czyli czyściciele zostali wyczyszczeni. Ha! W ogóle fajny jest ten GPS, który tak nas prowadzi, tak w 3D, a nie na mapie. To jest spokoj, tutaj chyba... O! Właśnie, dzień dobry. Ma siekiera. Ucieka. Wikodin pytał, czy gra mu odpali na Pegasusie. Myślę, że jeśli zainstaluję sterowniki, to może mu odpalić. Jak się mele walczy? Którym się mele walczy? Boże, on mnie zaraz zabije. Co zrobił? On sobie... Czy jemu wybuchł granat w ręce, czy coś w tym stylu? Czy jakimś strzeleniem w butle, to oni zaczynają się palić, czy coś takiego? To by miało sens. Więc mamy akcent humorystyczny. Live się coraz bardziej rozkręca. Ja tutaj znowu przeciwników nie zauważyłem doskonale i umarłem. Nie umarłem. Nie, jeszcze płonę. Się podnosisz. Płonę, Boże, Stormtrooper 97. O nie, ja stąd uciekam. A, tego też trochę tutaj skrzywdzili. A gdzie jest nasz trzeci kolega? Trzeci kolega jest tutaj, to jest ten, który ma nas wykierować, więc mam nadzieję, że nas tutaj wykieruje. Halo? Dzień dobry. O, on mnie chyba uleczy, co? O, dziękuję bardzo, zreanimował mnie. Bardzo miły kolega. Ma nowego przyjaciela, bardzo się cieszę. Dobra, kolega z padaczką. Wyeliminowany.
Nie, Boże. Już tutaj było napisane, że dotrzeć do celu, to ja sobie biegnę, a tu patrzcie, ci tutaj tarczownicy. Jak oni się tutaj wrypią, to normalnie, no, robi się niewesoło. Pytanie, czy jadłeś besos od Magdy Gessler? No słuchajcie, nie jadłem dzisiaj besos, ale byłem tutaj dzisiaj w takim sklepiku i sobie kupiłem taką super kanapkę z kurczakiem, jeszcze z jakimś pomidorem i serem, że to była najlepsza kanapka, no może nie w moim życiu, ale dzisiejszego dnia. I pani sprzedawca, jak się mówi, pani sprzedawczyni? No nieważne, w każdym razie pani sprzedawczyni stwierdziła, że mam bardzo śmieszną kurtkę, bo wyglądam, jakbym się farbą ochlapał. Powiem, że misję w porównaniu do Bety, kto we mnie strzela? Są ciekawsze. A, tu już ten chyba koleś jest bossem, nie? Ten na fioletowo. Są ciekawsze, bo pamiętam tą jedną misję z Bety, a tutaj się dzieje dużo więcej, też jest dużo trudniej. Są ci tarczownicy. Czy ja się mogę jakoś uleczyć? Chyba nie mam blokowanego tego skrzydła medycznego, więc chyba się nie uleczę, nie? Bo to jest jakaś tam specjalna umiejętność. Co ma fryzjer w lodówce? No co ma? Maszynkę. Takie żarty, to do Jasia na audycję mi się przydało, on takie w radiu czyta. Nowy poziom, słuchajcie, poziom piąty osiągnięty. Dobra, co my tu mamy? Coś tutaj trzeba zrobić, znowu jakaś wielka dźwignia. A nie, tutaj trzeba ten kontener jakiś wsadzić. A, dziękuję. Jak nazywa się płacz małego raka wycieraczka? Czy ja mam go zastrzelić, czy raczej nie? Że to jest nasz chyba ten przyjaciel, co tutaj coś odpala, to może nie będę w niego strzelał. Ostatnio w Rainbow Six tak przegrałem, że zakładnika zabiłem, nie znikającą. No ale dobra, mamy jakieś tutaj chyba te fioletowe, to są bossy, nie? Jeżeli dobrze pamiętam z bety. Także myślę, że jak zaraz się stąd nie ewakuujemy, to generalnie będzie z nami krucho, więc może się skam tutaj ze skrzyneczką. I on coraz bardziej... O, nie żyje. A nie, to jest ten boss. Ci na żółto to są bossi. I patrzcie, jaki on jest wielki, on jest gigantyczny. O kurczę, słuchajcie, nie wiem, czy grałeś się w Bioshocka, ale tam był taki Big Daddy, on wyglądał normalnie jak on. Może mu gra nacika, jeszcze tutaj rzucę. Może będzie... Chyba mu wybuchłeś butle na plecach, może o to chodzi. O, możliwe. On się do mnie coś niebezpiecznie zbliża. No i chyba powoli będziemy z nim kończyć, tak jest. I tam jakiś zielony przedmiot wypadł, więc mam nadzieję, że to będzie jakiś ciekawszy przedmiot niż te, które mamy do tej pory. Tutaj mamy rękawice przemysłowe. Duszek z parą pyta, czy chciałbyś być w tej grze, czy chciałbyś być na miejscu tych ludzi. Powiem wam tak, ten film dla Division, co nagrywaliśmy, to generalnie bardzo przyjemnie się go realizowało, aczkolwiek czy chciałbym na żywo walczyć z jakimiś wielkimi typami, którzy latają z miotaczami ognia, to chyba raczej niekoniecznie. Ale to wiesz, to było pytanie otwarte, może w takim razie ty byś mógł być takim typem z wielkim miotaczem ognia. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie, ja raczej jestem pacyfistą, więc raczej nie. To sprawdźmy pozostałe emotki, co tu się jeszcze pozostałe dzieje. Emotki mamy jeszcze salutowanie. No nie strzelaj we mnie, podaj się. Mamy, o, skończyło się. Dobra, chyba wychodzi na to, że przeszliśmy pierwszą misję i odblokowaliśmy skrzydło techniczne. Wszystko by na to wskazywało. Chyba tak, słuchajcie, wyjechaliśmy na powierzchnię. Misja ukończona, kosnica w metrze. Kończcie. No dobrze, to podsumowując, względem bety. Bardziej ciekawie, mniej ciekawie, fajnie, będziesz to grał dalej? Ta misja, którą przeszliśmy, była dużo ciekawsza niż to, co było w becie. Ale to była tylko jedna misja. Misji jest chyba z 20 parę, jeżeli dobrze jestem zorientowany, ale mogę się mylić. Czy będę grał? No sobie zagram. No pewnie, że sobie zagram. Najbardziej czekam na tą strefę mroku, żeby tam się przejść i pograć nie przeciwko botom, tylko rzeczywiście prawdziwym graczom, bo to będzie dużo ciekawsze, myślę. Jak już się trochę dokoksasz. No trzeba będzie wbić jakiś porządny poziom dzisiaj. Także dzisiaj nocka. To może w takim razie będziesz mógł z graczami, z fanami pograć. No, generalnie zapraszam. Jakbyście chcieli sobie pograć, nie wiem jak, ale jakoś sobie będziemy mogli pograć na jednej sesji, jak się będzie dało. Więc jak ktoś z was ma Division, to zapraszam. Może jakoś się uda wbić na jedną sesję, to sobie razem pobiegamy może po strefie mroku i zobaczymy, co tam się będzie działo. Bo sen jest dla słabych przecież. No pewnie. No dobra, w takim razie dzisiaj pograliśmy w The Division, mieliśmy gościa, pooglądaliśmy trochę newsów i zapowiedzi.
Piszcie w komentarzach, co byście chcieli ulepszyć, co byście chcieli zobaczyć, jakie newsy, jakich gości, a może też chcielibyście nas zaprosić na jakieś eventy, z których może zrobilibyśmy jakieś sprawozdania. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki, że byłeś z nami i w takim razie do zobaczenia. Pa, pa.